Wzruszające pożegnanie legendy Wisły Kraków i reprezentacji Polski Jakuba Błaszczykowskiego było najważniejszym wydarzeniem trzeciej kolejki Fortuna pierwszej ligi. Poza tym pierwszoligowcy nie rozczarowali i ponownie dostarczyli nam dużej porcji wrażeń. Zapraszamy na nasz magazyn. Oto zestaw gier trzeciej kolejki. W niej czekało nas m.in. starcie spadkowiczów Wisły Płock z Lechią Gdańsk, mecz Wisły Kraków ze Stalą Rzeszów, czy też rywalizacja Motoru Lublin z GKS-em Katowice. Przegląd wydarzeń zaczynamy od Pruszkowa. Dobrze spisujący się na początku rozgrywek Znicz kolejnych punktów szukał w starciu z Zagłębiem Sosnowiec. Od pierwszych minut zarysowała się przewaga gospodarzy. W 16 minucie po raz pierwszy musiał interweniować Kos, ale po strzale Nagamatsu nie miał prawa mieć problemów. W 28 minucie znów było groźnie pod bramką Sosnowiczan, a bramkarza przyjezdnych tym razem wyręczyli defensorzy, którzy w ostatniej chwili zablokowali Pomorskiego. Drużyna Mariusza Misiury nie zniechęcała się i stwarzała kolejne okazje. W 37 minucie najpierw próbę Czarnowskiego odbił Kos, a dobitka napastnika Pruszkowian minęła światło bramki. Chwilę później jeszcze raz na tarciu Znicz i tym razem Paweł Moskwik nie pozostawia już złudzeń. Przepiękny gol Moskwika, który wpisuje się na listę strzelców w drugim kolejnym meczu. Po zmianie stron wydawało się, że zareaguje Zagłębie, jednak to Znicz nadal tworzył sytuację. Tutaj widzimy świetne podanie Pomorskiego do Moskwika i jeszcze lepszą interwencję Kosa, a następnie oglądamy minimalnie niecelne uderzenie Nagamatsu. W 81 minucie na 2-0 mógł również podwyższyć Wójcicki, ale jego szarże zatrzymał dobrze dysponowany bramkarz Zagłębia. Znicz wygrywa zasłużenie i po trzech kolejkach ma na swoim koncie 7 punktów. W drugim meczu trzeciej kolejki liczyliśmy na dużą dawkę emocji. W Płocku doszło do meczu spadkowiczów Wisły z Lechią Gdańsk. W mecz aktywnie weszli gospodarze. Już w drugiej minucie po zagraniu z Premo defensorów uprzedził Sekulski i na drodze do szczęścia stanęła poprzeczka. W pierwszym kwadransie Wisła miała jeszcze jedną okazję. W polu karnym piłka nieco przypadkowo dotarła do Spremo, a Serb uderzył bez zastanowienia, po czym po raz pierwszy w bramce Lechii pokazał się debiutujący Bogdan Sarnawski. Ukraiński bramkarz znów musiał się wykazać po ponad pół godzinie, gdy sparował strzał z dystansu Gerbowskiego. Kilka minut później ze swoją akcją ruszyła Lechia. Fernandez podał w kierunku Zjawińskiego. Walka do końca napastnika gości opłaciła się, gdyż ostatecznie ze wszystkiego przytomnie skorzystał Luis Fernandez i to przyjezdni wyszli na prowadzenie. Dla Hiszpana to czwarte trafienie w trzecim meczu w barwach gdańskiego klubu. Wisła do odrabiania strat przystąpiła od razu po zmianie stron. W polu karnym przyjął piłkę Krzysztof Janus, miał trochę wolnego miejsca i zdecydował się na strzał, dzięki któremu na tablicy wyników zrobiło się 1-1. Doświadczony piłkarz, który pojawił się na murawie po przerwie, zaskoczył przyjezdnych i wyrównał stan rywalizacji. Płocczanie starali się szybko pójść za ciosem. Do siatki trafił nawet Sekulski, ale znajdował się on na spalonym. W 56 minucie po centrze Szwocha wyśmienitą okazję miał Czajka, ale główka stopera gospodarzy minęła bramkę. Wisła nie wykorzystała swoich szans, a w końcówce zaktywizowali się w ofensywie goście. Jako pierwszy Kamińskiego sprawdził Fernandez, a następnie po podaniu Hiszpana pojedynek z bramkarzem nawciarzy przegrał Zjawiński. Chwilę później jeszcze raz próbuje Lechia, w swoim stylu na strzał z dystansu decyduje się Biegański i tym razem Wisłę uratowała poprzeczka. Starcie spadkowiczów w Płocku zakończyło się remisem 1-1. Sobotnie zmagania zaczęliśmy na stadionie w Legnicy. Mająca komplet punktów po dwóch kolejkach Miedź kolejnego zwycięstwa szukała w spotkaniu z Górnikiem Łęczna. W pierwszych fragmentach nieco brakowało sytuacji podbramkowych. Dopiero w 26 minucie dwukrotnie groźnie zrobiło się pod bramką gości. Najpierw po strzale Luera pewnie interweniował Gostomski, natomiast chwilę później po błędzie w wyprowadzaniu piłki ostatecznie nie zdołał skutecznie uderzyć Antonik. 5 minut później o strzał pokusił się Akbor i znów na posterunku był Gostomski. W pierwszej części swoją szansę mieli również przyjezdni. Po odegraniu Roginicza wyśmienitą pozycję do oddania strzału miał Deja, ale doskonale w bramce wyciągnął się Mądrzyk. W drugiej połowie Miedź starała się znaleźć sposób na dobrze zorganizowaną defensywę Górnika. Tuż przed upływem godziny ponownie w polu karnym odnalazł się Antonik, ale nie zdołał skutecznie uderzyć. Kwadrans później ponownie uderzał Antonik, broni bramkarz Górników. Chwilę później jeszcze raz ten sam zawodnik, tym razem po jego główce wyśmienicie interweniował Gostomski. Miedź nie potrafiła pokonać doświadczonego bramkarza Górnika, a Łęcznianie po raz kolejny zachowali czyste konto i po raz drugi z rzędu zakończyli mecz w dziesiątkę. W doliczonym czasie drugą żółtą kartkę obejrzał Deja i chwilę wcześniej od pozostałych zawodników musiał opuścić murawę.
Z Legnicy przenosimy się do Krakowa na mecz drużyn, które w zeszłym sezonie zajęły miejsca barażowe. Wisła podejmowała Stal Rzeszów. Zanim przejdziemy do wydarzeń z tego meczu, przyjrzymy się pięknym obrazkom tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Dziękuję za wszystko. Na oczach kompletu publiczności przy ulicy Reymonta odbyło się pożegnanie legendy reprezentacji Polski oraz Wisły Kraków, Jakuba Błaszczykowskiego, który oficjalnie zakończył karierę. Wzruszająca i wyjątkowa uroczystość za nami, więc możemy przejść do wydarzeń z meczu. Na murawie dużo działo się od pierwszych minut. Już w premierowym kwadransie zatrudniony przez Wiara został wrąbel, który zapobiegł również dobitce Goku. 180 sekund później szybki atak wyprowadziła Stal. Prokicz zagrywa wzdłuż bramki, a tam niefortunnie piłkę do własnej siatki skierował Dawid Żunka. Radość rzeszowian okazała się przedwczesna, gdyż po analizie VAR odgwizdany został spalony, który miał miejsce w początkowej fazie akcji. W 22 minucie znów spróbowała Wisła. Po sprytnie rozegranym rzucie rożnym na 3 razy ustarał się uderzać Rodado i ostatecznie piłka minęła bramkę. Po ponad pół godzinie piłka wylądowała wreszcie w bramce Stali, gdy po strzale z rzutu wolnego Rodado świetnie interweniował wrąbel, a skuteczną poprawką wykazał się Alfaro. Jednak zawodnik ten był na spalonym. 10 minut później znów ruszyła Biała Gwiazda. W sytuacji sam na sam z wrąblem znalazł się Goku, ale Hiszpan przegrał ten pojedynek i wciąż było 0-0. Tuż przed przerwą jeszcze raz musiał wykazać się bramkarz rzeszowian i znów uratował on swoją drużynę, dzięki czemu do przerwy był bezbramkowy remis. W drugiej połowie na wartą odnotowania okazję musieliśmy czekać do 72 minuty. Wówczas strzał oddał Duda, tym razem nie zareagował wrąbel, ale doskonale na linii bramkowej swojego bramkarza wspomagał Góra. 6 minut później Stalowcy mieli rzut wolny. Po centrze Danielewicza skutecznie główkował Kościelny, ale po raz kolejny ręka arbitra powędrowała w górę, co oznaczało, że także to trafienie nie będzie zaliczone. Ostatnie słowo i tak mogło należeć do Stali. W setnej minucie skontrąknął Jesus Diaz, zdecydował się na indywidualne wykończenie, ale nie zdołał trafić światło bramki. Starcie Wisły ze Stalą zakończyło się bez goli. W sobotni wieczór graliśmy w Głogowie. Szukający pierwszych punktów w sezonie Chrobry mierzył się z Brukbet Termaliką Nieciecza. Pierwsze natarcie gości miało miejsce przed upływem kwadransa i kończy się ono zagraniem ręką Bugajdisa, za co arbiter wskazał na 11 metr. Egzekutorem rzutu karnego był Wiktor Biedrzycki, który uderzył bardzo pewnie, dzięki czemu przyjezdni byli na prowadzeniu. W pierwszej połowie Termalika miała jeszcze jedną niezłą sytuację, ale główka Jakubika minimalnie minęła światło bramki. Druga połowa dla Chrobrego rozpoczęła się w najgorszy możliwy sposób, gdyż drugą żółtą kartkę obejrzał Michał Michalec i gospodarze zostali w dziesiątkę. Termalika przystąpiła do spożytkowania przewagi liczebnej. W 63 minucie defensywa Głogowian została całkowicie rozmontowana, a finalnie całość zwieńczył Taras Zawiński i było 2-0. Słoniki nie zamierzały zwalniać tempa. Kilka chwil później goście mieli kolejną okazję, ale po próbie repa zdążył instynktownie interweniować Węglarz. Inaczej było w 71 minucie. Chociaż pierwszy strzał Zawiskiego odbił Węglarz, ale po chwili Fassbender wystawił piłkę do Jakuba Braneckiego, a młodzieżowiec skutecznie dostawił nogę i strzelił swojego pierwszego gola w barwach Termaliki. 120 sekund później znów odważnie ruszył Morgan Fassbender, zakończył akcję strzałem i w łatwy sposób zrobiło się 4-0. Knockout w Głogowie, a popis dają wprowadzeni z ławki rezerwowych zawodnicy. W 86 minucie jeszcze raz świetnie przedarł się Fassbender, po czym doskonale wypatrzył Braneckiego, który skompletował dublet i tym samym ustalił wynik na 5-0. Ekipa Brukbet Termaliki rozbiła Chrobrego. W niedzielę odbyły się 2 spotkania. Pierwsze z nich zapowiadało się niezwykle interesująco, gdyż do Lublina na mecz z Motorem zawitał GKS Katowice. Od pierwszych minut zarysowała się przewaga gości. W 3 minucie po strzale Rogali dobrze w bramce spisał się Budziłek. Kilka minut później Rogala tym razem świetnie napędził akcję, podał do Sebastiana Bergiera, a ten uderzył nie do obrony. Fantastyczny strzał i Gieksa szybko napoczęła rywala. Katowiczanie nie zamierzali zadowalać się jednym golem. W 26 minucie znów odbijając strzał Błonda między słupkami spisał się Budziłek. Z kolei dobitka Rogali po rykoszecie minęła bramkę. Bramkarz Motoru nie narzekał na brak pracy. W ostatnim kwadransie pierwszej połowy najpierw fantastycznie zatrzymał próbę repki, a następnie powstrzymał strzał Rogali. Natomiast w 43 minucie wygrał pojedynek 1-1 z nacierającym Bergierem. Co więcej, po chwili Łukasz Budziłek zdołał sparować jeszcze uderzenie głową Komora. Popis Budziłka sprawił, że mimo prowadzenia GKS, schodząc do szatni, mógł odczuwać niedosyt. W drugiej części obraz gry uległ zmianie i do głosu doszli gospodarze. Przed upływem godziny po centrze Wolskiego z rzutu rożnego piłka dotarła do ustawionego przed szesnastką Michała Króla, który oddał idealny strzał i w Lublinie zrobiło się 1-1.
Teraz to motor nabrał wiatru w żagle i w 67 minucie, gdyby nie świetna interwencja Kudły, to Wolski mógłby cieszyć się z gola na 2-1. Wchodzimy w ostatnią fazę spotkania. O piłkę do końca walczy Arak, co przynosi efekt i Gieksa będzie miała rzut karny. Do piłki podchodzi sam poszkodowany, ale wyczuwa jego intencje Budziłek i to on wychodzi zwycięsko z tego pojedynku. Motor błyskawicznie wyprowadza swoją akcję, po której wymarzoną okazję ma Wolski, ale nie trafia w bramkę. W końcówce Kudłę do wysiłku zmusił jeszcze Wojtkowski, ale wynik pozostał bez zmian i starcie w Lublinie zakończyło się podziałem punktów. W drugiej z niedzielnych gier zaglądamy na stadion niespodziewanego lidera. Imponująca formą w dwóch pierwszych kolejkach Odra grała z również mającym na swoim koncie dwa zwycięstwa GKS-em Tychy. W pierwszej połowie na warte odnotowania okazję musieliśmy poczekać do ostatniego kwadransa. Wówczas najpierw uderzenie Radeckiego odbił Haluch, a następnie bramkarz Odry na wyżyny swoich umiejętności musiał wspiąć się po próbie Błachewicza. Opolanie odgryźli się kilka minut później. Po dalekim wrzucie piłki z autu strzał oddał Wojciech Kamiński, po czym jeden z defensorów Tyszan dotknął piłki ręką i sędzia podyktował rzut karny. Do piłki ustawionej na 11 metrze podchodzi Makuszewski, świetnie broni jego uderzenie Kikolski, po czym młodzieżowiec w bramce gości zdążył jeszcze złapać dobitkę Galana. Maciej Kikolski pokazuje swój duży potencjał i po raz kolejny w tym sezonie ratuje GKS przed utratą bramki. Druga połowa zaczęła się nie po myśli Odry, gdyż po faulu na Radeckim drugą żółtą kartkę obejrzał Wojciech Kamiński i Opolanie musieli radzić sobie w osłabieniu. Fakt ten bardzo szybko chciał spożytkować zespół gości, ale w 53 minucie niecelnie uderzył Śpiączka. To już 79 minuta i kolejny atak Tyszan. W pole karne centruje Radecki, a piłka ostatecznie trafia na nogę Wiktora Niewiarowskiego. Niesamowita passa 21-latka, który wpisuje się na listę strzelców w trzecim kolejnym meczu, za każdym razem pojawiając się na boisku z ławki rezerwowych. Odra znalazła się w trudnym położeniu, ale mimo to nie poddała się. W 90 minucie strzałem zza pola karnego szczęścia poszukał Galan, jednak na posterunku był Kikolski. Gospodarze dużo ryzykowali i w ostatnich sekundach nadziali się na kontrę. Radecki wyłożył piłkę wzdłuż bramki, a tam tylko na to czekał Daniel Rumin, który ustalił wynik na 2-0. GKS Tychy jako jedyna drużyna w Fortuna pierwszej lidze ma na koncie komplet punktów. Kolejkę zamknęliśmy dwoma poniedziałkowymi meczami. Najpierw jesteśmy w Gdyni, gdzie mająca na koncie dwa remisy Arka mierzyła się z czekającą na pierwszą zdobycz punktową Polonią Warszawa. W mecz lepiej weszli przyjezdni, którzy już w czwartej minucie mogli wyjść na prowadzenie. Po strzale z rzutu wolnego Fadeckiego Arkę uratowała poprzeczka, natomiast przy dobitce Kobusińskiego świetnie zdążył zareagować Chudy. Przechodzimy do 25 minuty, kiedy to z szybkim wypadem ruszyły czarne koszule. Na indywidualne wykończenie decyduje się Wojciech Fadecki i tym razem szczęście było już po jego stronie. Był przy tym strzale rykoszet, który zmylił golkipera Gdynian. Na odpowiedź Arki nie trzeba było długo czekać. Kilkadziesiąt sekund po straconej bramce o piłkę do końca powalczył Kobacki, nie przerwał tej akcji Kuchta, a ostatecznie wykorzystał to niezawodny w takich momentach Karol Czubak. Szybka wymiana ciosów i w Gdyni było już 1-1. Co więcej, gospodarze zamierzali pójść za ciosem. W 32 minucie najpierw uderzenie głową Czubaka świetnie sparował Kuchta, po chwili jeszcze poprawka i Czubak pakuje piłkę do siatki, jednak w górę powędrowała chorągiewka sędziego liniowego. Na spalonym był w tej sytuacji Gojny. Tuż przed przerwą Polonia ma jeszcze rzut wolny. Do piłki podchodzi specjalista od stałych fragmentów Michał Bajdur i po chwili mamy 2-1 dla przyjezdnych. Znów w jednej z głównych ról wystąpił tutaj rykoszet i szczęście uśmiechnęło się do ekipy ze stolicy. Drugą połowę z animuszem starali się zacząć Arkowcy. W tej sytuacji widzimy interwencję Kuchty po strzale Kobackiego. Polonia przetrwała trudne momenty i szukała swojej okazji po kolejnych stałych fragmentach. W 74 minucie po centrze Michalskiego z radarów urwał się Michał Kołodziejski i podwyższył na 3-1. Wymarzony debiut 30-latka ściągniętego latem z GKS-u Katowice. Arka znalazła się w bardzo trudnym położeniu, ale nie wywiesiła białej flagi. W 79 minucie po dobrym podaniu od Marcjanika okazję miał Czubak, ale trafił tylko w słupek. 5 minut później Arkowcy mają jeszcze rzut rożny. Tym razem Michał Marcjanik występuje w roli strzelającego i mamy bramkę kontaktową. Dzień rykoszetów w Gdyni w tym przypadku nieco pomógł on gospodarzom. Arka wierzyła w zdobycie choćby punktu, ale nie udało jej się strzelić jeszcze jednego gola. W ostatnich sekundach za niesportowe zachowanie drugą żółtą kartkę obejrzał Marcjanik, a po końcowym gwizdku z pierwszego zwycięstwa w sezonie cieszyła się warszawska Polonia.
Ostatni mecz trzeciej kolejki odbył się w Rzeszowie, gdzie Resowia grała z Podbeskidziem. W pierwszym kwadransie obie ekipy miały po szansie. Po stronie Resowi nie zdołał skutecznie zamknąć akcji Mikulec, z kolei w Podbeskidziu celny strzał oddał Sitek. Na więcej emocji trzeba było czekać do drugich 45 minut. W 55 minucie po uderzeniu Kanacha po raz pierwszy do wysiłku został zmuszony debiutujący w bramce Patryk Procek. Chwilę później w pozornie niegroźnej sytuacji ogromny błąd przydarzył się defensorom Górali, co bezwzględnie wykorzystał Maciej Górski. Podbeskidzie traci gola na własne życzenia, a dla ekipy z Rzeszowa to pierwszy gol w tym sezonie. Resowia nie chciała zatrzymać się na jednym golu. Po ponad godzinie najpierw w ostatniej chwili Łyszczarza zablokował Simonsen, a następnie blisko skutecznego zamknięcia centry był Bąk. Przyjezdni musieli szukać impulsów wśród rezerwowych i taki impuls nadszedł w 80 minucie. Wówczas idealne podanie od Kolenca otrzymał Lionel Abate Tundi i nie zmarnował on swojej szansy. Premierowy gol Kamerunczyka na boiskach Fortuna pierwszej ligi sprawił, że Bielszczanie w trzecim meczu zdobyli trzeci punkt. Natomiast Resowia po dwóch porażkach punktuje po raz pierwszy. Spójrzmy na wszystkie wyniki trzeciej kolejki. Efektowne wyjazdowe zwycięstwo odniosła ekipa Brookbet Termaliki, a trzy punkty z delegacji przywiozły również drużyny GKS-u Tychy oraz Polonii Warszawa. Do bezbramkowych remisów doszło w Legnicy i w Krakowie, natomiast bramkowe podziały punktów miały miejsce w Płocku, w Rzeszowie oraz w Lublinie. Przed własną publicznością trzy punkty, jako jedyny, zgarnął Znicz Pruszków. W tabeli jedyną drużyną z kompletem punktów jest GKS Tychy. Zespół Dariusza Banasika przewodzi tabeli, a za ich plecami z siedmioma oczkami znajdują się Miedź Legnica, Znicz Pruszków oraz Motor Lublin. W dole tabeli jedyną drużyną bez punktów pozostaje Chrobry Głogów, z którym po tej kolejce rozstał się trener Marek Gołębiewski. Ponadto strefę spadkową uzupełniają dwie rzeszowskie drużyny, Resowia oraz Stal. W klasyfikacji strzelców na czele jest Luis Fernandez z czterema golami, po trzy trafienia mają Wiktor Niewiarowski oraz Borcha Galan. Liderujący GKS Tychy podejmie Wisłę Kraków, Lechia Gdańsk zagra z niepokonanym Zniczem Pruszków, a Polonia Warszawa zmierzy się z Miedzią Legnica. Na dziś to już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji naszego kanału i już niebawem wracamy do Was z kolejnymi produkcjami.